Cześć, witajcie. Ja sobie siedzę z kawą, jak zwykle z kawą, ale nie o kawie dziś będę opowiadać. Chciałabym, żebyście subskrybowali mój kanał, lajkowali na plusik wideo, czyli filmik i oczywiście kliknęli dzwoneczek. Pomimo iż tryskam dobrym humorem, ale to chyba dlatego, że zaczęłam się nagrywać, to wam powiem, że dzisiejszy dzień nie był taki wesoły, niestety, nie był wesoły i stwierdziłam, że złamię trochę zasadę i wam opowiem, jak wygląda druga strona medalu, ponieważ o tym, że moja mama jest chora, to wiecie lub nie wiecie, ale no po prostu walczy z rakiem. A często się pytają ludzie, właśnie zauważyłam, a jak się masz, jak to znosisz i tak dalej. Chcę wam powiedzieć, że nie mam się w ogóle i nie znoszę tego wcale. To chyba byłaby najbardziej taka, myślę, rozsądna odpowiedź do tego, że proces, który w tej chwili po prostu z mojego punktu widzenia ja przechodzę, jest tak skomplikowany i jest tak zawiły i jest tak dziwny. Do tego wszystkiego ten proces jest tak niespodziewany, że wam powiem, że w pewnym momencie wyłączają się emocje. Tych emocji nie mam. Na początku, może wróćmy do samego początku, kiedy to wszystko się zaczęło. To po prostu było zbagatelizowane. Od tego zacznijmy, że było zbagatelizowane. Z mojej strony też. Z mojej mamy strony też. Z mojej strony może dlatego, że nie doszła do mnie powaga całej sytuacji, co tam się faktycznie dzieje, gdyż nie będziemy się nikogo pytać po prostu, co widać, co wychodzi z nas, kulturalnie to nazywając. Więc nie rozmawiało się o tym. Ważne jest rozmawiać po prostu o kupie. Widzicie? Taki właśnie temat. Nieciekawy, zasrany, ale gówniany, ale prawdziwy. Jeżeli zobaczymy, że coś jest nie tak, trzeba o tym rozmawiać, nie ukrywać, nie wstydzić się. Niestety wstyd w tej chorobie bardzo przeszkadza, żeby tą chorobę jakoś uwidocznić, nagłośnić, pokazać, że coś jest nie tak. A z mojej strony to, że się nie mieszka z kimś, nie widzi się, co tam się dzieje, o czym ta osoba myśli, co ona robi i właśnie jak często na przykład jest w toalecie, albo do tej toalety nie chodzi, albo co tam w tej toalecie jest. Także na początku ja bym wróciła do tego etapu, gdzie była totalna bagatelizacja. Ja pamiętam, myśmy pojechali do Stanów, kiedy moja mama w szpitalu pierwszy raz była, bo nie wiadomo, co to jeszcze było. I wiecie co? Ja mam taki żal tutaj i to spory właśnie do szpitala, do pracowników, że dzwonili na mój stary numer telefonu, żeby zrobić kolonoskopię. Dzwonili na mój stary numer telefonu, wyłączony od 5 wtedy lat. I gdyby oni, nie, od 3 lat, przepraszam, od 3 lat był wyłączony, mimo wszystko długo, gdyby oni wtedy wysłali list z zawiadomieniem, że trzeba przyjść na dany czas, tak jak to robią normalnie, wysyłają taki list, co trzeba się przygotować i tak dalej, to byłaby jedna strona medalu, prawda? My byśmy wiedzieli. Druga strona medalu jest taka, że my też powinniśmy o to zadbać, czyli ja zapomniałam kompletnie, że takie miało miejsce coś, ponieważ ta choroba jest nie podła, tylko skryta, chytra, iż przez co najmniej 6 miesięcy później nie było żadnych konkretnych objawów, nic się nie działo, wszystko się utajniło. I wiecie, po prostu w tym momencie to był ten moment, że jeszcze można było coś zrobić, ale przeoczone zostało to strachem, niepewnością, lękiem. Samym faktem, żeby tą diagnozę usłyszeć. I wam powiem, że tak się zastanawiałam. Nie jeden, nie dwa, nie pięć, nie 10 razy. Wiele razy, naprawdę. Jak ja bym zareagowała? I w momencie, kiedy ja sama w tej chwili mam iść na kolonoskopię,
Przecież miałam styczność na kolonoskopie. Ja sama to zaczynam odwlekać. Odwlekać, sama robię wymówki, bo jeszcze to, bo jeszcze tamto, tu zajęte, tu szpital, tu badania, tu trzeba coś, tu tam. Sama się łapię na tym, że ja unikam też się przebadać. Zaczęłam myśleć to w takim razie, ponieważ jeszcze mam tę chwilę, ten margines czasu, że mogę chwilę poudawać i pouciekać od tej myśli. Tak sobie pomyślałam, zrobię badanie krwi, wyjdą markery, porobię, zobaczymy, czy coś jest w tej krwi, jak wygląda żelazo i w ogóle wszystkie ciekawe rzeczy. I wiecie co? Doszło do mnie, że po prostu zaczęłam się bać w wyniku badania krwi. Jaką diagnozę ja usłyszę? Zakładam, że pozytywną, ale gdyby była negatywna, to co? Jak ja zareaguję? Jak ja się poczuję? No właśnie. To jest bardzo zdradliwe, prawda? Więc wracając do tematu, jak ja się czuję, to wam powiem, że przez cały tutaj właśnie okres, kiedy w pewnym momencie właśnie, to był rok gdzieś 2016, w pewnym momencie już doszło do takiego po prostu stanu, iż w ciągu tygodnia była zrobiona operacja, wycięte jelito i tak dalej. I wam powiem, że dalej nie dochodzi do człowieka, co tam się dzieje. Z jednej strony nie dotyczy do nas bezpośrednio, z drugiej dotyczy bliskiej osoby. Z drugiej myślimy, aha, naprawienie, tak jak w samochodzie wymienią morzysko, dobra, pojedzie dalej. Otóż nie stało się tak. Łożysko zostało, że tak powiem, zmienione na, nie na zapasowe, ale po prostu została część naprawiona, nazwijmy to, gdzie w tej chwili jest to właśnie chemioterapia i była dzisiaj 8 chemia, więc już całkiem poważnie miały być 4, jednak jest 8. Moja mama ma alergię na to wszystko, źle to znosi w sensie, że jednak to wyniszcza, osłabia. Uczucie nieprzyjemne jest i wiecie, pierwszy moment, kiedy właśnie z mojego punktu widzenia, kiedy ta diagnoza była postawiona, że tam się dzieje tak i tak, nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, ponieważ ona sobie tego nie życzy, ale bardziej mnie interesuje, żeby was naświetlić, jak wygląda po prostu sama choroba. I tu niekoniecznie może o nią chodzi, co bardziej o mnie, z mojego punktu widzenia. Był szok. Był potężny szok, ponieważ my jeszcze pojechałyśmy do Polski we wrześniu. Zresztą są filmiki, możecie sobie pooglądać. I nie było mowy o żadnej chemii. Po przyjeździe się okazało, że będzie chemia, więc to było bardzo zadziwiające. No więc był szok. Był szok, moment takiego niepogodzenia się, niezrozumienia, zaczęcia rozumienia, jak to straszne jest. Ja pamiętam, siedziałam i zaczęłam oglądać to wszystko o chemioterapii. Widziałam taką osobę osłabioną, leżącą, rzygającą, srającą pod siebie, wszystkie możliwe takie rzeczy. Okazuje się, że tak nie jest, aczkolwiek wyniszcza to bardzo organizm. Potem nastąpił taki etap jakiegoś przyzwyczajenia się, ale czucia samotności, jakiegoś takiego przygotowywania się na drogę nie wiadomo dokąd, by w tej chwili być na takim etapie, właśnie to ciekawy etap, takiego... No właśnie, jak to nazwać? Nie tyle olania tego, co do mózgu. Mózg się broni, ciało ludzkie się broni przed negatywnymi różnymi wiadomościami czy sytuacjami. I zaczyna się pewnie jakiś hormon wytwarzać, ponieważ ja w tej chwili taką maszyną się stałam, która się toczy. Dzieje się to wszystko, ja się toczę dalej. I wiem, że muszę się toczyć. Nie mam na to wpływu, tak jest, tak będzie, idziemy w jakimś etapie. Gdzieś te etapy życia są bliżej, dalej. Pojawiają się rozmowy, a co będzie, jak coś w ogóle, tu muszę zostawić coś.
Mówię, nie chcę o tym rozmawiać za bardzo w tej chwili, ale robi się taki właśnie moment. I dziś, właśnie dziś, gdzie wszystko szło na zasadzie tego momentu olewczego, takiego, dobra, jedziemy, podłączam, spłynie, wpłynie, wsiadamy, jedziemy do domu, tableteczki, fajnie, dobra, osłabiona, dobra, tam efekty uboczne w postaci tam różnych wizyt w toalecie. I wam powiem, że dzisiaj moja mama znowu dostała uczulenie. Dostała to uczulenie, szybka reakcja, wszystko było o wiele lepiej jak za pierwszym razem, kiedy dostała uczulenie na zupełnie inny lek, na oxalit platinium, to się nazywa oxalit platinium, a teraz jest zupełnie inny lek, itreka, bla bla bla. Bardzo ciężkie nazwy tych leków nowotworowych są. Potężnie ciężkie, naprawdę trzeba mieć dużą głowę, żeby je zapamiętać. W każdym bądź razie nagle dostała takiego uczulenia podobnego do tamtego i w tym momencie ja, zimne ręce, zaczęłam się trzęść, bo znowu widzę oczami mojej przeszłości ten moment, kiedy to się stało. Cóż wam chcę powiedzieć? Przyszła pani doktor, przyszły pielęgniarki, jak zwykle zleciało się całe, brzydko to zabrzmi, stado, tłum wszystkich, którzy tam pracują i wam powiem, jesteśmy bardzo zadowolone, ja na pewno tak, jak właśnie do pacjenta się podchodzi tutaj, że wszystko jest, wszystkie antidotum są, żeby się nie martwić, nie denerwować, powoli oddychać, zero stresu, wszystko będzie dobrze, nie denerwuj się, usiądź sobie, uspokój się, my tutaj wiemy co robić, nic się nie martw. I to jest takie właśnie, że z jednej strony dostaje się te ciosy, a z drugiej to, że właśnie ci ludzie potrafią być mili, zrozumieć właśnie sytuację, a nie tak sobie myślę, że na przykład w Polsce tak by się stało, że no co tu stoisz, weź stąd wyjdź, albo no co tutaj tak się pani denerwuje, no nie widzi pani, że no co, nie można się denerwować, to proszę się nie denerwować, no bo już słyszałam takie różne dziwne historie. Tutaj naprawdę nie mogę narzekać i pod tym względem jest super. No, jak to bywa po takim uczuleniu? Sterydy, sterydy, sterydy. Także moja mama jest w tej chwili bardzo osłabiona. Dzisiaj, jutro będzie na pewno słabsza i dojdzie do siebie, ma siłę, ma ochotę jeszcze, walczy dzielnie, także bardzo dobrze, ale tak jak właśnie mówię, nawiązując do całości tego filmiku, trzeba się badać i naprawdę nie można bagatelizować tego i wam powiem, tu nie chodzi o kolonoskopię, tu chodzi nawet o wymazy dla kobiet, ponieważ my wszyscy, a mi nic nie jest, a później, tak jak ja sama jestem tego przykładem, powodujemy, że nigdy nie wiemy, co na nas czyha za rogiem i warto się zabezpieczyć, bo tak naprawdę rak szybko wykryty, to można go zgładzić w większości przypadków. Rak późno wykryty zgładzi w większości przypadków nas. Więc, kochani, badajmy się. Dziękuję wam, że mnie wspieracie, bo ja wiem, że mnie wspieracie. Myślę, że jestem na takim etapie, że nie chcę tego słuchać. Nie chcę żywić się tym, że ktoś będzie mnie po główce głaskał. Nie wiem, mam taki etap, że po prostu muszę to przejść, przetrawić, zostawić tak, jak to jest, nie myśleć, nie zastanawiać się, więc codziennie korzystamy, po prostu gdzieś jedziemy do sklepu połazić, ja znowu coś kupię, tu wydam, ponieważ ja nie potrafię wejść do sklepu, zwłaszcza z moją mamą, wejść do tego sklepu i czegoś nie kupić, jak coś zauważę, więc jak już tak uda mi się nie kupić, o, przyjeżdżam wtedy do domu taka dumna, że no jednak nie kupiłam, także widzicie. Ale na pewno będę to kiedyś wspominać, te właśnie moje złości za te zakupy do niej, że jednak było fajnie.
No i to jest takie właśnie myślenie na przyszłość, przyszłościowe trochę. Włącza się ono, zaczyna się człowiek jakieś dziwne plany robić, snuć jakieś wizje. No ale tak jest życie. Każdy ma określoną ilość dni, nikt z nas nie będzie żył wiecznie. No, tak tutaj do tego bynajmniej podchodzą. Podchodzą nieraz, to słyszałam, że nikt nie żyje wiecznie, takie jest prawo natury, te osoby odeszły, ich nie ma i po prostu trzeba żyć dalej. Islandczycy jakoś właśnie nie bardzo, nie są tak jakoś emocjonalnie z tym wszystkim związani jak my. I kiedyś czytając książkę, jak on się nazywa? Widzicie, ja mam straszną sklerozę ostatnio, właśnie przez ten stres. I to ponoć jest normalne, że ma się taki stres. Ajahn Brahm, o, Ajahn Brahm. Możecie go poszukać na YouTubie, jest w polskiej wersji językowej też tłumaczone. Jest to mnich buddyjski, który ma super, super w ogóle informacje na różne właśnie nasze depresje, stany, na debilnych ludzi dookoła. Naprawdę, facet wie co gada. Po prostu dużo rzeczy trzeba olewać, nie przejmować się. I on fajną rzecz opisał w swojej książce, opowieści mnicha buddyjskiego. Tej książki nie mam, bo pożyczyłam, ale jemu zmarł ojciec i on jako jedyny na pogrzebie się śmiał. Wszyscy płakali. I po pogrzebie się go spytano, dlaczego ty się cały czas śmiejesz? Przecież to jest smutne, smutny dzień w twoim życiu i w ogóle. A on powiedział, śmieję się dlatego, że pamiętam te wszystkie pozytywne dni, te wszystkie pozytywne historie, ten czas, który miło spędziliśmy razem z moim ojcem. Także jak widzicie, chyba tak trzeba myśleć pozytywnie, nie nastawiać się na klęskę, choć wiadomo, pewna droga jest. Okej, to się dzisiaj nagadałam, ale myślę, was to zainteresuje. To jest moje szczere ode mnie. Kto jak myśli, jak uważa, proszę w komentarzach piszcie. Tak, jeżeli macie jakieś pytania, też piszcie w komentarzach lub na e-mail, lub no, wiadomo, wszędzie są właśnie różne rzeczy. W opisie pod filmikiem znajdziecie linki tam na dole, linki do moich innych ciekawych filmików. Także zajrzyjcie, zobaczcie, przypomnijcie sobie niektóre filmy, co było niedawno i dawno. A ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że was nie przytłoczyłam dzisiaj i że macie też dobry humor, bo niestety taki trzeba mieć, nie można żyć negatywem. Pozdrawiam was serdecznie. To na razie do nowego filmiku. Trzymajcie się. Cześć!